Cześć, ja jestem Roga, to jest 24 odcinek z gry Gran Turismo 5. Przechodzimy dalej, grupa A-Spec, klasa zawodowa. Dzisiaj mieliśmy mieć Puchar Lupo, ale z tego względu, iż nie było w salonach samochodowych Volkswagena Lupo ani na giełdzie samochodów używanych, także musiałem z tych zawodów zrezygnować, a dzisiaj sobie przejdziemy do japońskiego festiwalu lat 80. To od razu sobie tutaj przyjdziemy. I mamy pierwszy tor, dwa tory mamy. Pierwszy 5 okrążeń, drugi 5 okrążeń. Sprawdzimy sobie regulamin. Rocznik samochodu musi być 1980 lub nowszy, lub 1989 lub starszy. I z kraju Japonia. Ja już sobie upatrzyłem w salonach samochodowych taką Toyotę Suprę. To wam zaraz pokażę tutaj. I ją sobie najprawdopodobniej kupimy. Przyjdziemy do salonów. Gdzie mamy Toyotę? Jest tutaj. I gdzie ona jest? O tą Toyotę mi chodziło. Supra 3.0 GT Turbo z 88 roku. 40 tysięcy kosztuje, 3.0 silnik, 270 koni. A więc dobry samochód i sobie go weźmiemy. Japończyk, jest tylko czarny kolor, ok. A więc kupiliśmy. I zaraz przechodzimy do wyścigu. Trofeum pół wieku samochodów. Tak. Okej. Dobra, więc grupa A-Spec. Klasa zawodowa. I przechodzimy do tych zawodów. Wyścig wyłącznie dla japońskich samochodów z lat 80. ubiegłego wieku. Rozegraj dwa wyścigi za kierownicą jednego z tych wyjątkowych aut. Baw się dobrze na zawodach dla klasycznych samochodów ze złotego wieku japońskich sportów motorowych. Okej, a więc 5 okrążeń. Pierwszy tor. Okej. I mamy długość toru 2 km, najdłuższa prosta 425 metrów. Długość wyścigu, całego wyścigu to 14 km. Za pierwsze miejsce mamy 20 tysięcy. Czekamy, aż wjadę na tor. I jedziemy. Musiałem na chwilę przerwać, bo chciałem zobaczyć, co się na polu dzieje. Gradem się, kurde, rozlało. Ale dobra, nieważne, przechodzimy do wyścigu. Widzieliście, jak wygląda. Na czwartej pozycji jestem. Ładna, podoba mi się ta Toyota. No dobra, przechodzimy do takiej kamery. Jeszcze jeden do wyprzedzenia został i akurat jestem pierwszy. Thank you.
rozpoczyna się drugie okrążenie. Gdyby się raczki mi się tu same włączają. I rozpoczyna się trzecie okrążenie. Aj, trochę przesadziłem z tym driftem. I rozpoczyna się czwarte okrążenie. I rozpoczyna się piąte, ostatnie okrążenie w tym wyścigu.
trochę zagapiłem. Tutaj też. No i ostatnia prosta i pierwsze miejsce w tym wyścigu, czyli złoto. Czyli 20 tysięcy, mam aktualnie 86 tysięcy. Czyli wróciła mi się połowa samochodu. Wychodzę stąd. No i przechodzimy do drugiego wyścigu, 5 okrążeń. Długość toru mamy 3 km, najdłuższa prosta 700 metrów. Długość całego wyścigu 18 km. Czekamy chwilę, aż wjadę na tor. Cena za pierwsze miejsce taka sama. Czekamy, aż wjadę na tor i zaczynamy. Siódme miejsce na razie. Już teraz piąte. I czwarte. Pierwsze. Powiem, że dobre autko, fajnie się im jedzie. Na liczniku jest tylko 180, a więc zamyka licznik nawet. Bo jechałem ponad 180. W tym miejscu tak samo z licznikiem.
I rozpoczyna się trzecie okrążenie. I rozpoczyna się czwarte okrążenie. I rozpoczyna się piąte, ostatnie okrążenie w tych zawodach. I ostatnia prosta. I pierwsze miejsce w tym wyścigu, a więc złoto.
i 20 tysięcy, a więc samochód się wrócił, 107 tysięcy. I awansuję na 16 poziom. Wychodzę stąd. Czyli mamy dwa wyścigi na złoto. Pierwsze miejsce. Wynik końcowy. Japoński festiwal lat 80 jest zakończony na pierwszym miejscu, czyli złoto. I w następnym odcinku czeka nas albo Puchar Lupo, albo Lamborghini Exclusive. Zobaczymy, jak to będzie. Wychodzę stąd. I mamy, awansujesz na poziom 16, zawody specjalne, wyzwanie rajdowe Sebastiana Leba są teraz dostępne, ok. Udało Ci się ukończyć zawody specjalne ESPEC, japoński festiwal lat 80, zdobywając złote trofea, otrzymujesz następującą nagrodę. Celica XX2800 GT z 81 roku, ok, a więc mamy nowy samochód. Przechodzimy do dostawy samochodów. I mamy Toyota Celica XX2800 GT z 81 roku, kolor biały, użyć kuponu, tak. I mamy tą Celicę. Coś podobne do tej Toyoty, co ja mam, nie. Okej. No i to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, pamiętajcie o fanpage'u na Facebooku, o stronie internetowej rogennitrogym.com i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie już niebawem. Ja się z wami żegnam, cześć.